Tam nie ma żadnego słuchacza, bo głośno. Zobacz. Ale zabrał nie pod. A co robimy, jak nam tam zablokują przejście? Co zablokują? Kto? Bo tam łatwo zablokować. Teraz powinno być, dobrze. Teraz słychać? Nie słychać. A teraz? O, teraz. O. No to jeszcze raz. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Wolne media. Media publiczne, nie polityczne. Media publiczne, nie polityczne. Media publiczne, nie polityczne. Tu jest Opole, nie Budapeszt. Tu jest Opole, nie Budapeszt. Tu Opole, nie Budapeszt. Jebać PiS. A to... Kto też chce, dobre. To sobie... Ja mówię 5 plus 3. To już w myślach. A dlaczego? Dlaczego? Ale jeżeli... Wolność słowa! Ale jeżeli ktoś chce, jeszcze mamy wolność słowa, jeszcze mamy wolne media. Póki je mamy, to wszystkie to chcecie. Wasza jest takie coś wycier papier. Wszystkie wolne media, które są tu dzisiaj, nie mogą dzisiaj nic publikować, więc rano będziemy czekali na relację. Wycier papier! O, tak! Nie wiadomo kiedy protest mediów się skończy. Mam nadzieję, że nie będzie trwał do skutku, ale właściwie to powinien trwać do skutku. Panie Magdziarz, schowaj lusterka! Panie Magdziarz, schowaj lusterka! Słuchajcie, wydaje mi się, że dobrze by było zrobić mały spacer w kierunku rynku przed rynkiem. W kierunku rynku i w kierunku ulicy Szpitalnej. Tak, ulicy Szpitalnej, gdzie mamy kurwizję. Tak zwaną kurwizję. Przed kurwizją! Przed kurwizją! Przed kurwizją! A nie se idą! Nie blokować policjantów! Niech idą! Jak się to wyprowadzić? Na pewno idą w bardzo ważnej sprawie. Jak mają megafon, to nie damy się spławić, jeżeli jest megafon. Oni też mają megafon, identycznie jak nasz. To samo było ostatnio. Może kto tam jak był kart, było to samo. Trzymaj. Trzymam. Dzień dobry. Tak jak ostatnio. Niestety nie możemy używać megafonu. To nie używajcie! Co wy macie? Czy państwo używają megafonu? Nie! Co? To jest zachowanie dystansu, nie? Proszę to zachowanie dystansu. Ale państwo między sobą również nie zachowują odległości albo dystansu. Ja chciałam coś podobnego. Ale słuchajcie, przeprowadzamy interwencję w tym momencie, proszę. Czyją prośbę? Dobra, niech powiedzą. Sami też megafonu zaraz wziął. Nasza policja ma... Proszę państwa, po pierwsze, proszę o zachowanie dystansu do wszystkich osób. Każda z osób powinna zachować dystans. Był dystans, zgadza się. Dopóki nie podeszliście. Był, a teraz jest, czy nie? Nie, bo wyście podeszli. Czy pani podeszła? No, to nie, to nie. Słuchajcie, nie róbmy. Proszę pani, nie wy. Panowie też, dobrze. Panowie, nie widzę, kto to jest. Panowie, na razie prowadzą interwencję ze mną. Czekaj, bo ja wiem. Nie ma na listę. Spokojnie, dajcie panom powiedzieć. Poprosimy dokument tożsamości od pani. Dobra. Ale kolejny raz będziesz miała? Proszę? Może pani się wystarczy przedstawić. Czym pana? Rozmawiamy teraz. Ale na jakiej podstawie? Czekaj, to co tak? Co to legitymowanie? Co ty złego robisz? Ustawa prawna to jest artykuł 15, ustawa o policji, podstawa faktyczna. Ustawa o policji to was dotyczy. Czym pani, ale was do tej przerywać? Oczywiście. Proszę nie przeszkadzać w interwencji. Ja nie przeszkadzam. Pani tylko do tej. Przeszkadza pani, proszę pani. A podczas interwencji jest pani zobowiązana wykonywać polecenia policjanta, więc proszę o zachowanie dystansu i proszę 2 metry. To nie jest 2 metry, pan proszę pani. Ale ja prowadzę interwencję, proszę zachować dystans 2 metrów. Zachowajcie dystans spokojnie. Czy ja mogę prosić wszystkich państwa, żeby zachować od siebie dystans? To panowie, ile metrów od siebie stoicie, przepraszam? My przeprowadzamy interwencję. No i co z tego? Ale dystans społeczny to jest dystans społeczny. Gosia znowu zapiską.
panowie. Pani nadal nie zachowuje tego dystansu. Proszę zachować 2 metry ja odstępu. Ja jestem, to pan podszedł, a nie ja. Tak, więc ja proszę się odsunąć. Pani powinna wykonywać polecenia policjanta. Odsuwamy się, wszyscy się odsuwamy od panów. Chodźcie się odsuwamy. Zarazimy się cholerą. Proszę panią o zachowanie dystansu. I pan ciągle do mnie tak, a pani ma wykonywać polecenia policjanta. Tak, proszę pani. Artykuł 66 zobowiązuje pani. Jest pan młody i nadgorliwy. Ale przecież ja się odsunęłam. Ja podszedł do mnie. No, chodź. Zaraz jego przypomnę. 15 ustawy policji. A mógłby pan zacytować? Proszę pani, nie mogę zacytować, bo nie mamy czasu. Ale z paragrafu 30. Proszę pani, to pani się dokształci. Nie, przedstawił, proszę nie pracować. Nie, proszę pani, policjant podał pani podstawę prawną. Ustawa o policji obowiązuje policja, a nie nas, obywateli. Nie, że nie popełnienia wykroczenia. Ale to jest podstawa. Jakiego wykroczenia? Proszę pani, wystarczy, przedstawiłem pani po podstawę. Czy pani będzie wykonywać nasze polecenia? No, proszę was, więc poprosimy ten. Proszę odsuń się od tego faceta. Daj jej mundur z komuny! Jak za komuny! Nawet się milicja! Wstyd, policja! Proszę nie używać megafonu. Proszę pana, ale to jest legalne zgromadzenie i w ustawie o ochronie środowiska jest zapis, że podczas zgromadzeń można używać. Proszę pana, na chwilę obecną zgromadzenia są zakazane, może spotkanie do 5 osób. Nie, proszę pana. Powinien pan jednak lepiej zdać prawo. Tak? Proszę? Do 5 osób. Nie, legalne są dozwolone i nie ma ograniczeń. Do 5 osób. Nie, proszę pana. Jest zakaz, jakie organizacje zgromadzeń, ale nie jest zakaz. Spontaniczne zgromadzenie jest legalne. Jakie wykroczenie popełniło? Proszę pana, policja broni swoich praw. Swoich praw, które też dotyczą pana i pańskich dzieci. Wstyd! Najgorzej, że my naprawdę wam współczujemy, ale nie pozwolimy sobie na pewne rzeczy, które reprezentujecie władzę. Jakie wykroczenie popełniłam? Pytam się po raz. Jak mam się odsuwać? Dziesiąty. Ja pani nie mówię, że pani popełniła wykroczenie. To jest zwracamy uwagę, aby nie używać megafonu. Używanie megafonu jest wykroczeniem. Na legalnym zgromadzeniu jest dopuszczalne. Kodeks z wykroczeń jest bardzo gruby. Państwo mówicie, że jest podejrzenie o popełnieniu zgromadzenia. Tak, w chwili obecnej podczas czasu stanu epidemii mamy za zgromadzenia do 5 osób. Nieprawda. Nie. Zgromadzenia? Ile tu jest państwa osób? Spontaniczne zgromadzenie jest legalne. Sąd wykazał, dobrze, że to zgromadzenia są legalne. Spontaniczne zgromadzenia nie mają limitu osób. Proszę pani, ja panią proszę o zachowanie dystansu 2 metrów. Pan teraz poszedł do tej pani. Pani musi... Proszę się odsunąć. Nie, to jest 1,5 metra. Proszę? Panie, ale pani się nie wylegitymowała, że pani jest z mediów, nie ma pani prawa. Kolejny raz. Pan się wylegitymował? Pani jest z mediów. Wybierajcie tu są. Proszę się odsunąć na odległość 2 metrów. Wybierajcie. Dobrze. Ale pani nie legitymuje się jako dziennikarz, więc proszę o zachowanie dystansu 2 metrów. Dobrze, proszę pani, my mamy zgadywać, czy pani jest dziennikarzem, czy kimś. Powiedziała pani, że proszę pani, to proszę okazać legitymację prasową. Dziękuję. Dziękuję. Ale legitymacja to tutaj kolejny raz, panowie. Czy teraz będzie go spróbuję megafonu? Wyciągnięcie megafonu, choć jest to legalne. Nie, nawet panowie się nie wylegitymowali. Ale o czym my również nadali? Puszcie, no my mamy zaufanie do mnie. Wiedzą, że władza się zmieni. Pani, jeszcze raz? Tak, to trudno. Tak, to trudno. Nie, to się zmieni. Megafon jest. Megafon jest. Właśnie, nawet... Pizda przysłali. Czy przekażę pani numer kontaktowy do kontaktu? Czego to jest nagorliwość? 608, 613, 420. No i moje imię i nazwisko jest na pewno panom znane, nie jest tajemnicą. Nie, proszę pani, ja nie znam. Małgorzata Gosiewicz. Nie wiem, czy czytałem. Może właśnie prosimy o nieużywanie megafonu. Ale podstawę prawną, ja chciałbym... Proszę żeby... pani, już było tu powiedziano 3 razy, państwo się sami zagłuszacie. Wszyscy, dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Panowie, czy ja mogę mieć prośbę? Proszę.
Ja chcę coś powiedzieć w imieniu nas. Tak, to będę mówił w twoim imieniu. Ja jestem przykro, że was to dotknęło. Ale przekażcie swoim mocodawcom, że grzecznie to już było, dobra? Panowie, ustawa o ochronie środowiska mówi, że podczas zgromadzeń użycie megafonu jest dozwolone. To nie muszą być zgromadzenia zarejestrowane. I jeżeli państwo nie znają podstaw prawnych, to jest zwyczajna kompromitacja państwa po raz drugi, bo znamy tutaj sprawę Kacpra, który też tutaj jest. Gdzie panowie skierowaliście wniosek do sądu o jego ukaranie. To, co robicie, to jest zwyczajna kompromitacja państwa. Dziękuję i liczę na poprawę, bo to już jest naprawdę śmieszne i żenujące. Władza się zmieni i będzie wam głupio. Idziemy na spacer.